O takim charakterze. Generalnie liczymy na całą publiczność Polski, tak? Czyli na wszystkie osoby chcące się pobawić w dobrym towarzystwie, w miłej atmosferze. Nie tylko na dyskotece mamy również węgielnie, stoły bilardowe, także jesteśmy takim troszeczkę centrum rozrywki, ogólnie rzecz biorąc, tak? Jest świeżo otwarty klub z nowymi atrakcjami, nastawiony troszeczkę inaczej niż inne kluby w Płocku. Będziemy starali się trzymać tak zwaną selekcję, tak? Chodzi nam czyli? W soboty mamy zamiar trzymać plus 21, tak? Czyli dla osób chcących się pojeść troszeczkę w starszym towarzystwie. I to jest takie założenie i przesłanie klubu, tak? Generalnie zapraszamy wszystkich chętnych, prawda? Ale selekcja polega na tym, że w ciągu soboty będzie to plus 21, pozostałe dni plus 19, w tygodniu plus 18, oczywiście po godzinie 21, tak? Także jeżeli chodzi o klub, natomiast kręgielnia jest otwarta oczywiście dla wszystkich. Czy to jest pierwszy klub w Polsce? Jak to wygląda? Ogólnie sieć Fantasy Park składa się z 14 lokali. 13 jest w Polsce, natomiast 14 jest w Rydze. Plany ogólnie przedsięwzięcia są dosyć duże, bo będziemy cały czas budowywać sieć, tak? Natomiast staramy się też trafić do mniejszych miejscowości, nie tylko w dużych miastach, ale również w miejscowościach do 150 tysięcy powstają właśnie kluby typu Fantasy Park z kręgielnią i z klubem. To jest takie nowe założenie, że nie tylko rozrywka dla, że powiem, młodszych, ale i również dla starszych. Też się sprawdzą takie rozrywki, jak właśnie czy kręgle.
tenisiarne, czy jakieś bilard? Kręgle stają się coraz bardziej popularne, prawda? A połączenie właśnie tego z klubem powoduje, że jeżeli ktoś już ma dosyć wysiłku fizycznego, tak nazwę, to może przenieść się do klubu i równie dobrze fajnie się bawić w tej atmosferze, tak? Natomiast miejsca i miasta, które mają mniejszą szansę na duże dyskoteki, no zasługują też na takie miejsce, gdzie można gdzieś się pobawić, tak? W miłym towarzystwie. Macie również, już widziałam tam, bo byłam w środku, fajny bar. Co tak. oferujecie, jeśli chodzi o stronę właśnie barową? Generalnie nasi barmani są przygotowani na robienie wszelkiego rodzaju koktajli. Tak? Chcemy, żeby to był lokal, który serwuje koktajle, nie tylko piwo, wódkę. Wolelibyśmy, żeby zdecydowały się właśnie koktajle, które są non-stop domowane, są wyróżniane i są zachwalane. No i przede wszystkim dobrze przygotowane, tak? To jest nasze założenie. Non-stop pracujemy nad szkoleniami naszych pracowników, żeby doskonalili swoje techniki. I to jest głównie też moje zadanie, żeby rozwijać zdolność naszego personelu, żeby serwis był jak najlepszy. A ile pracowników w tej chwili, na dzień dzisiejszy pracuje? Około 20 osób, także personel jest na otwarcie do zliczki. Jeszcze nie wystarczająco, już wiemy, że musimy zatrudnić więcej osób po prostu, żeby bawić jeszcze lepszą usługę. Dosyć dużą popularność oczywiście klub i mamy nadzieję, że tak zostanie. Naszym założeniem jest przyciągnąć dużo innych gwiazd, na przykład dzisiaj jest DJ Adamus, prawda? No właśnie. Ale nasze, że tak powiem, imprezy będą cykliczne. Co miesiąc będzie się działo coś ciekawego u nas w klubie. Jeżeli zainteresowanie będzie wystarczająco duże, zwiększymy nawet cykliczność imprez, może nawet do 2 razy w miesiącu, prawda? W swojej ofercie sprowadzenia jakiegoś zespołu? Jeżeli chodzi o zespoły, na pewno nie będą to jakieś... Wszystko zależy od publiczności naszej, czyli od również naszych gości, czyli przede wszystkim od tego, czy będą zainteresowani naszą ofertą. Z tego, co widzimy, już są. Jeżeli chodzi o zespoły, jeżeli miejsce na to pozwoli, klub nie jest aż tak duży. Taka przeciętna ilość gości to 300-350 osób. 400. A dlaczego akurat wybraliście sobie tą galerię? Nie będę zachwalał na galerii, ale nie mam co ukrywać, według naszej opinii i naszej pracy jest to najlepszy punkt na otwarcie tego typu lokalu. Galeria odpowiada naszym wymaganiom, jest ułożona w centrum. Nie w centrum miasta, ale wydaje mi się, że w centrum... Ale na tym osiedlu też jest centrum. Właśnie. Centrum że ten Podolszyn. Tak? Brakowało tej rozrywki tutaj? Brakuje, na pewno brakuje i to widać, że osoby... Jeszcze nie, może nie wszyscy wiedzą, że się odpowiedzieliśmy po naszej reklamy, natomiast widać, że z dnia na dzień mamy coraz więcej chętnych do odwiedzin, do korzystania z toru kręgielskiego, jak również do korzystania ze skoteli. Także... Czyli liczyliście jeszcze na taką publikę, jak dzisiaj jest? Czy może trochę mniejszą grono się oczekiwaliście? Mam nadzieję, że otwarcie przebiegło bardzo dużo. Znaczy może nie przebiegło, było bardzo dużym wydarzeniem. Także dużo osób do nas dołączyło, poznało przede wszystkim nasz klub, na czym nam zależało. I muszę przyznać, że z dnia na dzień jest jeszcze więcej chętnych, prawda? Tak jak mówię, staramy się zapewnić pewnego rodzaju atrakcje, które na polskim rynku nie są aż tak popularne. A przynajmniej w tym okresie nie występują. Staramy się wypełnić tę lukę i zapewnić troszeczkę inne podejście do prowadzenia klubu. A co z nadchodzącym Sylwestrem? Jak planujecie zorganizować tą imprezę? Planujemy tak jak całą resztę, czyli połączyć kręgielnię, inne zabawy z imprezą sylwestrową. Także nasi goście będą mieli do wyboru różne pakiety, jeśli chodzi o Sylwestra. To będzie połączone, rezerwacja stolika będzie połączona z wybranym przez siebie zainteresowaniem, czy kręgielnią, czy bilardem, czy barem. Czy barem również, oczywiście. Natomiast podejrzewam, że sylwestry mają do siebie, że ludzie się jednoczą, prawda? I podejrzewam, że będzie wymiana. Ktoś będzie chciał pobrać bilardem, to ktoś nie da pobrać kręgielnię. Ale już nie będzie wtedy żadnego przedziału wiekowego, czyli... Jeżeli chodzi o przedział wiekowy, zawsze będziemy trzymali plus 18. Jednak. Nie, to nie podlega żadnej dyskusji, prawda? Nie będziemy schodzić poniżej tej granicy wieku. To jest pewne.
bo chodzi o bezpieczeństwo, tak, prawda? Przede wszystkim, tak. Na tym nam zależy. Jeżeli chodzi tylko mówię o soboty, nie zmieniamy zdania, ani policji plus 21 to jest nasz target. Tak? W ciągu tygodnia lokal, przypomnijmy, jest otwarty w godzinach? Od 10 zazwyczaj do ostatniego klienta, do 10 również tygodni. Postaramy się zapewnić również atrakcje w tygodniu, czyli różnego rodzaju promocje, czy na barze, czy na kręgielni. Także postaramy się przynieść, tak jak mówię, do Płocka coś nowego, taki świeży powiew zabawy. A czego pan sobie życzy? Mimo, że to jest ten pierwszy dzień taki szczególny, bo otwarcie lokalu, ale czego pan sobie życzy? Żeby wszyscy nas odwiedzili, po prostu sprawdzili nas. Nie wierzyli innym osobom, tylko przyszli i przekonali się sami. Jak faktycznie jak, jest. Tak, dokładnie. Jakie mamy podejście do gości, jak traktujemy wszystkich. Staramy się po prostu zapewnić dobrej jakości rozrywkę. Tak? I mam nadzieję, że to się przyjmie w Płocku i że nasi goście będą zadowoleni z tego, że wybrali nasze miejsce do zabawy. Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, co chciałby pan naszym słuchaczom przekazać? Jakie życzenia? Przede wszystkim chciałbym życzyć zdrowia do tego świąt, a do tego zapraszam w pierwszy świąt na uczczenie i miłej zabawy. Życzę wszystkim. Także samych sukcesów życzę. Dziękuję bardzo. I dużo klientów. Dziękuję. Dziękujemy.